Witam wszystkich na z trzeciej konwencji tatuażu, która odbywa się w Centrum Stoczni Gdańskiej. Jest to nasz trzeci festiwal, jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. W tym roku odwiedziło nas ponad 3000 ludzi przez 2 dni. Pracuję w studiu tatuażu, tak jak widać za mną, Tat Studio. Jestem początkującym tatuatorem, dopiero się uczę. No to jest nasza trzecia konwencja w Trójmieście i na każdej z nich byliśmy. No sprowadza mnie to, no reprezentuję tutaj po prostu na nasze studio, no i pokazać tatuaże, bo co roku ich przybywa. Po co się przyjeżdża na konwencję? Zapewne po to, żeby po prostu jakoś się coś zareklamować, wspierać tą scenę, która tutaj się cały czas jednak jakoś rozwija, bo cały czas ta scena rozrasta się. Moja mama tatuuje od bardzo dawna i jako córka, że tak powiem, mam nadzieję, że kiedyś dam radę przejąć, że tak powiem, też jej troszkę obowiązki, że będę też tatuować tak dobrze jak ona. Na tej konwencji, która jest trzecia z kolei w Gdańsku, jest naprawdę świetna atmosfera, przychodzi masę świetnych ludzi. Robimy fajne prace, organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby ta konwencja była genialną. Uważam, że jest najlepszą konwencją w Polsce, a może i w Europie. Ogólnie jesteśmy studentami, którzy poznali, wiesz, pełne życie i zaczęli się tatuować. Albo zaczną dopiero. Tak, albo zaczną, albo zaczną. Niektórzy już parę mają. Muszę zobaczyć, co tutaj się dzieje, jakie są ciekawe tatuaże. Poznać nowych ludzi. Przyjechałem tutaj zrobić tatuaż u kolegi z Blues Tattoo. Przy okazji sprzedać kilka swoich komiksów, porysować moje jedyne większe dokonanie, czyli mające powyżej tam 2 czy 3 stron. To jest właśnie pierwszy numer fanzina Nienawidzę Ludzi, to jest mój autorski komiks, który będzie się pewnie jakoś ukazywał tak co 2-3 miesiące. W środku znajdziemy kilka krótkich historyjek, jedną historię, która będzie kontynuowana w następnych numerach. Myślę, że przez najbliższe 2-3 lata się stąd nie ruszymy. Jest to kwestia między innymi tego, że jest tu unikatowy klimat. Poza tym to miejsce jakby rozmiarem idealnie pasuje do naszych wymagań. Zawsze chcieliśmy pokazać, że tatuaże mają dużo wspólnego z wolnością, jakby, że z demokracją i jakby z otwartym społeczeństwem, a stocznia nam się z tym kojarzy, myślę, że nie tylko nam. Zresztą tutaj na każdym kroku są elementy, które przypominają, że jesteśmy właśnie w Gdańsku, miasto, morze, tatuaże to też nieodłączny element jakby tego morskiego klimatu. Na pewno będziemy się starali zaprosić jeszcze lepsze kapele. Myślę, że coś z najwyższej półki w końcu się uda. W tym roku po raz pierwszy udało nam się zaprosić zagraniczne zespoły i to jest jakby bardzo duży krok do przodu. Za rok myślę, że te możliwości będą jeszcze szersze. Oczywiście będziemy się starali zaprosić więcej tatuatorów z zagranicy, a także więcej gwiazd takich, które no, uchodzą za gwiazdy w światku tatuatorskim. To są takie moje przemyślenia na teraz, a myślę, że przez najbliższe pół roku jeszcze dużo ciekawych rzeczy mi wpadnie do głowy.